jesteśmy przede wszystkim po to, żeby pomóc pracodawcom, przedsiębiorcom, a to też są biura księgowe, w poruszaniu się po rynku kapitałowym. Wytłumaczę Państwu, dlaczego dostaliście te wezwania, jaka jest w tym rola księgowego, czy brać na siebie odpowiedzialność, czy odpowiadać za pracodawcę, czy jednak niech on to zrobi. Pojawia nam się pierwszy dokument do takiej grupy, czyli deklaracja rezygnacji. Opiekunka nie ma prawa uczestniczyć w PPK. Co oznacza, że jestem mikro? Czyli nie liczymy do statusu mikro zleceniówek, mimo że płacimy za nie pełny ZUS. Sprawdzam, czy mam osoby zatrudnione, czy są w katalogu tych 6 pozycji, czy płacę za nie obowiązkowy pełny ZUS. Potem dalej szukam, czy ja jestem mikro, a jak jestem mikro, to czy u mnie wszyscy zrezygnowali. Podpisać umowę muszę, wybrać instytucję muszę, protokoły muszę mieć. Przed odpowiedzią na wezwanie musimy to wszystko uzupełnić. Proszę Państwa, deklaracja rezygnacji. Nie na MMS-ie, nie na SMS-ie, nie na skanie, nie na mailu. Wezwanie do nas przyjdzie przez jak gdyby 2 komunikatory. Powinien być aktywny link do formularza elektronicznego. Jest Państwa NIP, jest Państwa token. Co my musimy zrobić, a raczej w jakim terminie musimy to zrobić, jeżeli utracimy status mikro? Dziękuję, do usłyszenia.